Cześć, witam wszystkich. Wczoraj zaczęliśmy układać te właśnie płytki 120x120. I tak to wygląda. Tu jest jedna docinka. Tam druga wyszła większa. Z racji tego, że musieliśmy się trzymać tej dylatacji. Się widać jest płytki. Coś takiego, nie wiem, czy jest jakaś inna nazwa. Klej, który używamy, tam wspominałem w którymś materiale, coś takiego. Dosyć, powiem szczerze, fajnie się to układa, wylewka tam plus minus jakiś bardzo mały, milimetr dwa na maksa, takie odchyły są, także elegancko się kładzie. Fugi, bo to był tutaj też z właścicielami temat. Zostaliśmy na trójkach 3 mm. Myślę, że to nie wygląda przy tak dużym formacie aż tak tragicznie jak niektórzy, że musi być tam jedynka, coś takiego. Jakiś bardzo ładny, prawdopodobnie jasny, szary lub srebrny kolor tu pójdzie fugi. Raczej nie biały z racji tego tam, że jest wyjście na taras. I jeszcze taki temacik chciałem tutaj poruszyć, a mianowicie, czy da się rady przenieść dylatację. Bo może sobie stąd pokażę. Tu goście zrobili, jak widać, z tej strony dylatację, a tu zrobili z tej. I to był temat z nimi, dlaczego tak zrobili. I zrobili coś takiego, czyli nacięli tutaj, o, tam może centymetr, coś więcej. I tu złączyli, to jest chyba CRS, ale też nie chcę was prowadzić w błąd, bo nie widziałem tego, tak mi się wydaje. Tylko te blaszki do łączenia dawali raz na leżąco. Ja to zaraz to przetestuję, to nagramy, czy to wytrzymie. Jeśli to pęknie, to ja wam pokażę, jak można przenieść, jak to powinno wyglądać przeniesienie dylatacji. Teoria teorią, a jednak jest to możliwe, żeby to było zrobione dobrze. Zobaczymy, czy to wytrzymie. Jak wytrzymie, no to pewnie to zostawi, chociaż wątpię, że sklejenie na blaszce leżące, jeszcze nie na stojąco, utrzymie, a tu jest tylko nacięte, jeszcze nie do końca. A tu naprawdę jest 4 metry w jedną i w drugą, nie wiem. Zobaczymy, zrobimy test. Jeśli nie, to ja to pewnie w którymś materiale rozwalę i pokażę, jak to można zrobić. Przenieść tą dylatację po prostu. No czasami tak się zdarzy, że trzeba. Mam też kilka fotek, jak niektórzy po prostu przejeżdżają płytkami, bo niby twierdzą, że płytka, klej elastyczny i się nic nie stanie. Powodzenia. Dobra, robimy test. Ja tu kładę u parę płytek dosłownie. Jedno wycięcie tutaj na wyspę i tyle. Także prosta robota i fajna. Robimy tą próbę. No, jest tu niżej, ja to próbuję ruszyć, czy coś się to będzie działo. Tylko z której strony to poruszamy? Z tej czy z tej? Się pamiętam. Przejdź z drugiej strony. O, a tu się ruszało. Już pękło. Jest gdzie? Tutaj. Że jest pęknięcie. Widać, nie widać tego jest. Tu. O! Tu jest rysa. W tym miejscu. Tylko to jest niewidoczne jeszcze. Tu sprawa tak wygląda, że ja po prostu dokładam w tym miejscu, tak jest uzgodnione, tą część, to wejście zostawiam i zobaczymy, czy po prostu tak, czy ona się jeszcze rozejdzie po paru dniach. Ale na razie to zostawię. Jeśli się nic nie będzie działo, decyzja zapadnie, że wjeżdżamy tą płytką, to wjeżdżamy. Jeśli się pojawi nawet tutaj jakiś cień wątpliwości, nawet włos, to przerabiamy to. Dobra, kładziemy dalej.
Na płytki powoli układamy. Nie będę pokazał samego układania, bo filmy były. Tylko jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Używamy tutaj takiego dużego grzebienia 8. Ważne pod taki duży format, żeby to było przeciągnięte w jednej linii. Przy mniejszych to bym się tam, powiedzmy, nie czepiał. Przy dużym jest to ważne, bo jak położymy płytkę, ma gdzie po prostu powietrze uciec. Oczywiście wcieramy grzebień i tak samo płytka jest tak przygotowana. Z przystawki kładziemy, dociskamy, one minimalnie wygięte na środku, poziomka w jedną, w drugą stronę. Można laser, jak ktoś się bawi. Tu jest dosyć równo, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu. No i tak to wygląda. Także to by było na tyle. Całość pokażę przy fugowaniu, bo tu prawdopodobnie pójdzie na pewno nie jakaś cementowa, tylko jakaś żywica epoksyd. Zobaczymy prawdopodobnie. Także w całości to zobaczycie, jak to wygląda. I tak samo przy okazji fugowania poruszę ten temat. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jak to wyjdzie. To by było na tyle. Zachęcam do subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Cześć.